Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Moim gościem jest dzisiaj Darek Chojiński, czyli członek grupy Street Workout Camp. No, cześć Darek. Cześć, witaj Jarku serdecznie. Już za kilka dni w sobotę podczas festiwalu Lato na Sportowo odbędą się kolejne zawody cyklu Poland State Battle 3 tym razem. Dokładnie tak. Czyli zawody w street workoucie. Podstawowe pytanie, bo my o tym już rozmawialiśmy parę razy, ale czym różni się street workout jako tako od kalisteniki? Znaczy street workout od kalisteniki tak naprawdę nie różni się zbytnio. Ćwiczenia bazowe są wszystkie takie same, idea treningu jest taka sama, wykorzystujemy tylko i wyłącznie masę własną naszego ciała, także tutaj zbyt dużych różnic nie ma tak naprawdę. Jest to trzecia edycja zawodów, którą w ubiegłym roku wygrał bardzo młodziutki chłopak z Ukrainy. Czy on się pojawi w tym roku w Kępnie? Dokładnie tak, wygrał Witali Melnik. Witali Melnik to był mistrz Ukrainy w tamtym roku i zeszłoroczny, patrząc z tamtego roku, mistrz świata, 17-letni chłopak, wygrał tamtą edycję i również to, w tej edycji pojawi się. Mamy jego zgłoszenie, także na pewno będzie. Sposób zgłoszeń zawodników wyglądał trochę inaczej niż w zeszłym roku i będą także zawodnicy z Czech. Dokładnie. W tym roku udało nam się pozyskać jakby dwóch partnerów do naszych zawodów. Między innymi właśnie w Karwinie w Czechach i na Ukrainie w Charkowie odbyły się eliminacje do naszych zawodów. No i najlepsi zawodnicy właśnie z tych dwóch krajów do nas dołączają w tym roku. Ilu zawodników w ogóle wystartuje w sobotę w zawodach? 20. Tak samo jak w poprzednich edycjach, zawodników jest 20. Czy coś się zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem jeszcze, oprócz tego, że wystąpią też Czesi? Zmieniła się troszkę formuła zawodów, bo już od pierwszego etapu tak naprawdę będą battle, czyli jeden zawodnik będzie startował przeciwko drugiemu wylosowanemu zawodnikowi. W pierwszej i w drugiej edycji wszyscy zawodnicy pokazywali przez 2 minuty swoje umiejętności, byli oceniani przez sędziów i później najlepsza 8 przechodziła dalej, a tutaj od początku jest rozlosowanie parami zawodników i pojedynkują się, albo przechodzi jeden, albo drugi. W ubiegłym roku też, pamiętam, Piotrek Wodka zajął wysokie chyba 3. miejsce. Dokładnie tak. I on w tym roku będzie sędzią. Zgadza się. Kto jeszcze pojawi się wśród sędziów? Bo w poprzednim roku był jeszcze Maksim Ryznik. Dokładnie, też również pojawi się. I jedna z pań to była Natalia Modzelewska i ta dziewczyna zajęła, gdy u nas sędziowała, miała tytuł mistrzyni Polski. Tydzień albo 2 tygodnie po naszych zawodach jechała na Mistrzostwa Świata do Moskwy i zdobyła tytuł mistrzyni świata, tak więc rok temu sędziowała, no tak naprawdę mistrzyni świata u nas. W tym roku Natalia również się pojawi, ale jako nie sędzina, a jako ambasadorka troszkę zawodów. Maksym Ryznik pojawi się po raz trzeci, kolejny, to już taka tradycja jest, że zawsze Max u nas te zawody sędziuje. Pojawi się właśnie Piotrek Wodka, który ze startu w zawodach no, postanowił zrezygnować już, troszkę zakończyć swoją karierę typowo pod zawody. I jako trzeci sędzia pojawi się przedstawiciel Ukrainy, jest to Iwan Krylenko. Iwan jest organizatorem zawodów na Ukrainie, mistrzostw Ukrainy, gdzie właśnie mieliśmy okazję sędziować. I tam się odbyły właśnie eliminacje do Poland State Workout Battle. A czy ktoś z Kępna wystartuje w sobotnich zawodach? Tak, wystartuje dwóch zawodników z Kępna, będzie to Krzysiu Sobolewski i Karol Waliszewski. Z takich terenów bliskich będzie również Hubert Mondy z Ostrzeszowa, z Instagrama niektórzy mogą kojarzyć jako Wahuben. Będzie również z okolic Grabowa, dokładnie Palaty, Street Workout Palaty, Patyk Puślecki. Tak więc czwórka zawodników będzie tutaj z bliskich rejonów. Czy jest coś, co jeszcze przed zawodami trzeba dopiąć? Tak naprawdę wszystko już mamy przygotowane, teraz ostatnie banery lecą do druku, wszystko jest, pogoda zamówiona, także... W ubiegłym roku, pamiętam, była transmisja w internecie na żywo z całych zawodów, w tym roku też będzie? Dokładnie, będzie. Oczywiście transmisja będzie, jak najbardziej ten sport chcemy promować nie tylko lokalnie, ale globalnie, więc tak samo jak rok temu profesjonalnie przygotowana transmisja live będzie krążyła w internecie, również z profesjonalnym komentarzem, tak więc będzie fajnie. A powiedz Darek, ty organizujesz trzecie zawody w Kępnie, a kiedy ciebie też od razu zobaczymy jako zawodnika?
Wiesz co, myślę, że do tego nie dojdzie tak naprawdę. Ewentualnie nie na zawodach rangi, gdzie startują mistrzowie Polski, mistrzowie świata, bo również pojawi się tutaj mistrz Polski, Oleg Waszkiewicz. Jakoś bardziej wolę się zająć jednak organizacją i pokazami streetworkoutowymi, działaniem w tym kierunku. Aczkolwiek jeśli gdzieś będę zaproszony i będą to zawody faktycznie troszkę mniejszej rangi, gdzie będzie można się pobawić, to w formie tak zwanego fanu, może kiedyś. Wspomniałeś, że pojawi się jako ambasadorka zawodów Natalia, która była sędzią w ubiegłym roku. A dokładnie. Co ze startem kobiet w street workoutcie? W ogóle jakieś dziewczyny z wami czasami na parku w Kępnie przy hali sportowej ćwiczą? Wiesz co? Większość na pewno jest zdecydowanie panów. Cały czas staramy się zwiększyć tą grupę właśnie o dziewczyny ćwiczące street workout. I tak naprawdę pojawia się coraz więcej dziewczyn ćwiczących właśnie street workout. Tak więc ciągle się to rozwija. Myślę, że te dziewczyny, jak pozapraszają koleżanki i dalej będziemy działać w tym kierunku, no to faktycznie może i uda się zorganizować mistrzostwa dla kobiet jak najbardziej. Ale skąd właściwie dziewczyn może być tak mało, jak myślisz? Boją się, że od razu będą nie wiadomo jak umięśnione? Wiesz co, troszkę na pewno też krąży takie przekonanie, że ćwicząc gdzieś tam ta masa mięśniowa rozbuduje się do sporych rozmiarów. Aczkolwiek właśnie w kalistenice to jest fajne, że ćwiczymy z masą własną naszego ciała, tak? W tej takiej podstawowej street workoutcie kalistenice. Więc spokojnie, no nie rozbudujemy jakoś mega mięśni. Tylko ta sylwetka będzie taka gimnastyczna, wysportowana, tak? Aczkolwiek, no nie wiem z czego to wynika tak naprawdę, że tych dziewczyn jest troszkę mniej tutaj u nas ćwiczących. Powiedz, jakie nagrody czekają na zwycięzców sobotnich zawodów w Kępnie? Tak, w pierwszej i w drugiej edycji, w trzeciej edycji będzie pula nagród w wysokości 6000 zł, czyli pierwsze miejsce 3000 zł, drugie miejsce 2000 zł i trzecie miejsce 1000 zł. Czyli chyba niezły wynik jak na street workout, bo nie jest to jakoś mega rozpromowany sport, przynajmniej w Polsce jeszcze. Cały czas to się rozwija, tak naprawdę z każdym rokiem ten street workout jest coraz bardziej popularniejszy, coraz więcej ludzi go trenuje, coraz mocniejsi są zawodnicy, pojawiają się. Aczkolwiek faktycznie te nagrody są dość wysokie, jeśli chodzi ogólnie o sporty takie powiedzmy niszowe, tak jak street workout, tak? Mamy nadzieję, że w przyszłym roku te kwoty troszkę jeszcze wzrosną przy czwartej edycji, bo oczywiście jak najbardziej już taką planujemy. No to już wiadomo, że będzie. Już wiadomo, że będzie, będziemy robić wszystko, żeby była. I właśnie te nagrody postaramy się jeszcze troszkę podbić, bardziej podać je w cenach euro, tak aby ściągnąć faktycznie czołówkę z całej Europy. Czyli Darek, zawody na parku street workout przy hali widowisko-sportowej w Kępnie już w sobotę, o której? Tak naprawdę cała impreza Lato na Sportowa zaczyna się od godziny 13 piłkarskim turniejem Akademii Rejsa. Od godziny 15 startuje balon na terenie właśnie tam przed sceną, przed amfiteatrem. Od 15 również zaczyna się nasz pierwszy etap zawodów, które są kontynuowane później z małymi przerwami czasowymi. O 19 również wystąpi Soul Fresh, przepraszam, o 18 wystąpi Soul Fresh. O godzinie 19 my już będziemy po etapie finałowym zawodów, przeniesiemy się pod scenę główną, gdzie będzie rozdanie nagród. Tam również wszyscy zawodnicy i wszystkie osoby zaangażowane w organizację zawodów dla publiczności przed koncertem Messiah zrobimy wspólny taki street workoutowy pokaz, tak więc będzie dużo mocy. No i cóż. Będzie fajnie, będzie dużo mocy, pogoda zamówiona, sprawdzaliśmy, ma być póki co ładnie. Będzie również Color Fest przy koncercie Messiah, także będzie się dużo działo. A jeśli dziewczyny się zastanawiają, czy przyjść na zawody, w których występują sami faceci, to powiemy, że najczęściej występują faceci bez koszulek. Tak, dokładnie, bez koszulek i chłopaki są fajnie zbudowani, także jak najbardziej będzie na co popatrzeć. Poland State Workout Battle 3 już w Kępnie na placu Street Workout przy hali widowiskowo-sportowej, a moim i Państwa gościem był Darek Koński. Dzięki wielkie. Dzięki również. Pozdrawiam i zapraszamy.